Dostałem pytanie przed tym meczem, że co się stanie, jak przegramy z Będzinem, że zbliżymy się do miejsca spadkowego. Ja nie patrzę w tym kierunku tabeli, ja patrzę w górę. Bardziej się skupiałem na tym, ile punktów nam brakuje, żeby gonić tą, nie wiem, ósemkę, najpierw dziesiątkę, potem ósemkę, i ja myślę, że my chcemy być cały czas skoncentrowani na tym, żeby grać lepiej, a nie na tym, żeby unikać baraży. Na pewno tutaj sala w Radomiu jest dobrze mi znana. Dużo lat tutaj spędziłem i pozytywnych lat. Dzisiaj Radom zagrał w zagrywce rewelacyjne spotkanie. Oprócz tam końcówki 3 seta, gdzie zrobiliśmy 3 asy pod rząd, to Czarnów w każdym secie się zdarzało. Seria asów. Jak nie środkowy, to Wojtek Żaliński, to zawsze dawał jakąś serię, którą odchodzi nam w końcówce, i dzisiaj tą zagrywką naprawdę wygrali mecz. Tak na gorąco mówiąc, to wydaje mi się, że za dużo nam piłek wpadło w przyjęciu, i to nie... Oczywiście chłopaki z Radomia mieli, później puszczali tą rękę na zagrywce i mieliśmy z tym duże problemy, ale te skróty, zwłaszcza te piłki takie lobujące nas, my to powinniśmy dogrywać do trzeciego metra, żeby rozgrywający miał komfort, a nie robiliśmy tego. I to bardzo boli, bo my ten mecz, ja uważam, w pewnym sensie mieliśmy pod kontrolą i my ten mecz powinniśmy wygrać, a wracamy zerowym dorobkiem. 3-0 na tablicy, i to naprawdę bardzo boli, to jest dla mnie niewytłumaczalne, jak mogliśmy tak zagrać ten mecz. Bardzo się cieszę z tego meczu, że tak go zagraliśmy. Jakby nasza sportowy aspekt zszedł na drugą stronę, graliśmy cię jak naprawdę drużyna, i to mi się podobało, to jest na duży plus, i ta porażka w Katowicach nas tak zmotywowała, że wyszliśmy tak nabuzowani na ten mecz. Myślę, że tak będziemy grali do końca sezonu. My też mamy tego świadomość, na którym miejscu jesteśmy, także chcieliśmy tu przyjechać i zdobyć punkty. Nie zdobyliśmy tych punktów i ta sytuacja nasza jest coraz bardziej trudna. Powiem tak szczerze, że siedzimy teraz na takim gorącym krześle, także to w każdym momencie, w każdym meczu musimy walczyć i zdobywać punkty, bo jeżeli nie będziemy tych punktów zdobywać, to ta liga na koniec nas zweryfikuje, jakimi my jesteśmy zawodnikami. Nie wiem, no nie wiem, co powiedzieć. No każdy chciał dzisiaj dobrze zagrać. No te błędy, które popełniliśmy, są nie do zaakceptowania. I naprawdę myślę, że takimi właśnie błędami jak na czystej siatce, no, przykładowo tylko mówię, przegraliśmy ten mecz No i to nam pocinało też również skrzydła po prostu. Nie zagraliśmy cierpliwie, tylko staraliśmy się wszystko wygrać za pierwszą piłką. I Radom tu jeszcze dobrze wykorzystał swój element bloku. Porażka z Katowicami w nas siedziała, to był bardzo nerwowy tydzień. Dużo się w naszej drużynie działo w tym tygodniu. I chyba to było widać najlepiej po nas, po naszej agresji dzisiaj skierowanej w stronę Będzina. Zrobimy wszystko, żeby piąć się w górę w tabeli, ponieważ straciliśmy w pierwszej rundzie bardzo dużo punktów i drugą rundę zaczęliśmy też nie najlepiej, ale jeszcze jest cała runda, więc myślę, że wszystko przed nami. Jeżeli będziemy pokazywać taką walkę i takie sportową złość i umiejętności siatkarskie, no to myślę, że możemy spokojnie być na wyższym miejscu. Potrafimy sprawiać niespodzianki, ale chodzi o to, żebyśmy złapali jakiś ten rytm wygrywania, rytm zdobywania punktów, bo wygrywając jeden mecz, przegrywając następnie 4, za wiele nie osiągniemy w tej lidze. My musimy pracować nad tą stabilizacją gry i żeby ustabilizować jakąkolwiek grę na tym boisku, bo no, mamy dużo chaosu, dużo się dzieje na tym boisku, nie zawsze dobrych rzeczy. No i my musimy wrócić do takiego swojego stylu, który prezentowaliśmy gdzieś na początku sezonu. Nie chcę wracać do tamtego sezonu, ale tamten sezon był taki, to pokazywaliśmy taką waleczność. Kto nie wchodził na boisko, ten dawał zawsze jakąś dobrą zmianę, taką pozytywną energię. Gdzieś się teraz w tym pogubiliśmy, zatraciliśmy, ale to nie jest koniec ligi. Ja uważam, że my w poniedziałek przychodzimy na trening, trenujemy do piątku bardzo intensywnie, każdy z świadomością tego, że musimy wygrać w sobotę mecz z Łuczniczką, i to jest dla nas teraz mecz tak jak o Mistrzostwo Polski, i my ten mecz musimy wygrać, jeżeli chcemy spokojnie się utrzymać w tej lidze, bo no, tabela jest ciasna i każdy z każdym zacznie później wygrywać, tak jak Kielce wygrywają z Rysowie w ostatniej kolejce. To pokazuje, że oni też jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, także naprawdę po tym, jak się pojawiły te spadki, ta liga jest bardzo ciekawa i to pokazuje, że no, te dwa ostatnie zespoły, które spadną z tej ligi, no niestety zostaną wyeliminowane i my nie będziemy grać o to utrzymanie. Ja wierzę, że my jeszcze z tej strefy spadkowej
wyjdziemy i obronimy spokojnie tą pozycję. Kibice tutaj są naszym kolejnym zawodnikiem i na pewno robią fantastyczną atmosferę. Tuzy, żeby się nas obawiały, no myślę, że zawsze się tuzy obawiają w Radomiu, ponieważ to już nie jedna niespodzianka była przez tyle lat klubów plus lidze.